łaski. My tu dzisiaj jesteśmy po to, żeby mówić o żywym Bogu. Żeby wam głosić Ewangelię. Ewangelia to jest dobra nowina o tym, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu Golgoty 2000 lat temu. Dzisiaj nie musisz być chory, dzisiaj nie musisz iść do piekła. Dzisiaj możesz być zdrowy i szczęśliwy. Tylko dzięki temu, co wykonałeś na krzyżu Golgoty. Czy w to wierzysz? Ja chcę dzisiaj powiedzieć o żywym Bogu, którego poznałam. Być może twoja historia życia jest podobna do mojej. Być może też borykasz się, tak jak ja kiedyś, z samotnością. Może tak samo jak ja kiedyś, boisz się ludzi, chodzisz w kompleksach. Może tak samo jak ja kiedyś, próbujesz sobie zaskarbić czyjąś przychylność i szukasz miłości wszędzie, ale nie możesz jej znaleźć. I chcę ci powiedzieć, że nie znajdziesz tej miłości w tym świecie, bo miłością jest Jezus Chrystus. I tak naprawdę tylko w Jezusie możesz poczuć tą miłość, tylko w Bogu możesz poczuć tą miłość. Nie ma jej na świecie. Chcę ci powiedzieć o tym, że dzisiaj możesz odwrócić się od swoich złych uczynków, że dzisiaj możesz poznać Boga. Ja chcę ci powiedzieć, że każdy z nas zgrzeszył i brakuje im chwały Bożej. To znaczy, że każdy z nas zbłądził. Nie możesz powiedzieć, że jest problem po stronie Boga, bo on się nigdy odwrócił od człowieka. To człowiek odwrócił się od Boga przez to, że poszedł w egocentryzm. To on się zbuntował przeciwko Bogu, to jest doskonałe. Ale Bóg dał rozwiązanie i tym rozwiązaniem jest Jezus Chrystus. To jest słowo Boga Ojca do człowieka. Odkupienie w Jezusie Chrystusie i nie ma innej drogi i zbawienia, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. To on jest drogą, prawdą i życiem. Jeśli do tej pory myślałem, że prowadzisz dobre życie, moralne życie, że spełniasz jakieś uczynki, chcę ci powiedzieć, że to cię nie poprowadzi do nieba, że w żaden sposób nie możesz sobie tego wypracować, ponieważ wierzysz to przez wiarę i to jest Boża łaska, to jest niezasłużona przychylność. Nikt z nas nie zasługuje na to, żeby pojednać się z Bogiem Ojcem, ale to Jezus Chrystus dokonał dla nas tego dzieła. To on 2000 lat temu poniósł na krzyżu Golgoty mój i twój grzech. On poniósł na krzyżu Golgoty moją i twoją chorobę, wszelką niemoc, wszelki strach. On to wszystko złamał. To się wykonało. Jest napisane, że wykonało się. On trzeciego dnia zmartwychwstał. On trzeciego dnia zmartwychwstał i siedzi po prawicy Boga Ojca. On jest potężnym królem. Zmienił całkowicie moje życie i jestem nowym człowiekiem. Ja też nie mam nic wspólnego z tamtą osobą, wiecie? Ja jestem nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Ja jestem królewskim kapłaństwem. I dzisiaj to, co do was mówimy, to jest prawda. My naprawdę każdego dnia realnie żyjemy z żywym Bogiem, bo On jest żywy. On jest żywy i prawdziwy i nie ma innej drogi. Więc dzisiaj podejmij tę decyzję i pojednaj się z Bogiem. Pojednaj się. To jest tak proste. Ewangelia jest tak prosta, nawet głupi nie zbłądzi. Jeśli tylko chcesz, bo Bóg już wyciągnął ciebie rękę przez Jezusa Chrystusa, to ty dzisiaj musisz podjąć decyzję, gdzie spędzisz swoją wieczność. Są tylko dwie drogi. Jest niebo i piekło i nie ma czyśćca. I nie ma jakiejś drogi pośredniej. Wybierz życie, abyś żył.